Dobra, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Gears 5. Lecimy dalej z naszą misją. A tak. Jack, shock trap! Got you! Okay, it looks like we're clear. And let's keep moving. Niles can't get away. Tamten się chyba wykwalił na śmierć. A co zabić? A dobra, mamy trochę nietypowe ustawienie broni. Dzielsula. Musimy trochę sobie pozmieniać ustawienia. Czyli tak, to. To idzie tu. A to idzie tu. Dobra. Mamy mieć szczerbę niż tą rurę. Po co tam chyba wymać amunicję? Nie miją. To też mi daj. Jej. Ci przeciwnicy. Co ja mam? A, granaty dzwonkowe. Bardzo dobrze. Weźmy sobie amunicji do naszego pazura. Zostaję tu jeszcze raz serią. Trochę będzie mi brakować Gorgony. Gorgona to był też pistolet maszynowy. Znaczy pierwszy pistolet maszynowy, jaki się pojawiał. Wiecie co? To wezmę snajperkę. No, lubię ją. Ten Gorgona to był pistolet maszynowy szarańczy. Taki jak tutaj też strzelają. Miał takie w sumie dwa magazynki po bokach. Coś w tym rodzaju. Fajny efekt był. No, weźmy sobie amunicji. Mam snajperkę, możemy iść dalej. No i Red Lancer. No, to będzie dobra zabawa. Dobra. Jack. Będzie chyba potrzebny gdzieś Jack. Tak jest. Jack, see where that leads. No taki stary granaty dłonkowe. Nie, dzięki. Chociaż nie, to będzie amunicja w sumie. Then hold them off! Hey, Jack! Stawę jakiś granaty. Frag out! Dead! Okej, tego się nie spodziewałem. Że mi się uda. No, tam też się chyba wykwawia na śmierć. Good, but we can't leave yet. I'm not letting these things live. A masz tu. Masz tu. Del. Pomóż. No. Aj, kupnąłem go. Ja chcę pokazać zabójstwo na tobie. O. Masz tu bagnetem. Tak, spadnie się. Wdychaj. Zbierajmy amunicję. Ciekawe magazynki są znikąd. W sumie już chyba wam pokazywałem szarże bagnetem. Dobra, idziemy. Dalej. Aha, Matrona idzie. I got a glimpse inside its head. You don't want to know. Rozkazy. Yes, I. Where the hell is Niles? Wszystko w tym. My goodness! Someone seems to have awakened my sires from their long hibernation. I wonder who that could have been. Del, get ready! Okej. Tego trzeba zgłosić. Dobra.
sumie jest łatwa kontrola. Oh, not even ugly or close. Dobra. Wejdź. Hey, Marvel! I see him. Dobra, leży. Oh, it's been so long since my sires have run free. W sumie to jedyni przeciwnicy, których się tylko obawiać na bliski dystans. Mogę to porwać na... So then let's keep after Niles. Come on. Hey, Niles! We're still coming! I really don't think he can hear you. I really don't care! No to niestety musicie mi dać amunicję. Taking this. Nie, masz szansę wziąć, kobieto. Słuchaj, pamiętam, jak zakupiłem sobie Gears of War 3, był ten karabin, to ona tylko chyba... Prawie cały czas nosiłem, aż do czasu jak znalazłem snajperka. Po prostu ten design mi się podobał. Takie wielkie i poręczne coś z bagnetem. I to dość sporym bagnetem. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że to jest snajperka. Bo to miałem szczerbę. No ale co zrobić? Przecież nie przyglądałem go chyba pierwszy raz. Aha. Na pewno. I w sumie taka... W sumie ta cała Matrona to mi się kojarzy z jednym przeciwnikiem z Gears of War 1. Jack, shock track. Właśnie, zrobić tam pułapkę. Wyrazi to. To wyłączy cały system zamrażania. Chyba tutaj była znajdźka, jak mi się wydaje. Niewielka, ale wiecie, zawsze coś. Czemu ty Dena biega z tą rurą? Może się wkurzył? Czy co? Biegiem! Tutaj to właśnie zblokowało śmieci. On to weźmie ogień. Niby powinien strzelać. Co ja tym karabinem? A, mam to brzydkę. Tak subiam na myszce, więc... Mam plusy. Dobrze, pamiętam jedną zgrywkę na... Nergałem multiplayer w tą grę. Grałem z jakimś chyba konsorcjum i się na mnie wkurzał, że... Zabrałem jego retransera. Jasne. I ten... jak grałem z tym człowiekiem przez internet, ukradłem jego retransera i potem na mnie biegł. I wiadomo, coś tam robi, jakieś uniki, coś tam strzelał w serio, a ja po prostu tak się schowałem za zasłoną i strzelałem, tak wychylałem się i strzelałem w niego. Wiecie, super przeładowanie i cały magazynek w niego ładowałem. Po prostu miałem łatwą kontrolę ognia niż on na padzie. Ale tak to bywa. Ponieważ o nich zrobili, wiadomo, no, taki powiedzmy, no, połączenie platform, jeśli chodzi o multiplayer, że... Osoby grające na Xboxie mogą pograć z osobami, które mają wersję komputerową. Oczywiście pierwsze reakcje graczy konsoli były takie, że jak widziałem na przykład 3 czy 4 graczy, którzy grają na komputerze, bo jest taka specjalna ikonka pokazana, po prostu jest monitor, czyli oznacza to, że to jest... I po prostu jak... Gracze konsoli zobaczyli, że jest chyba 3 czy 4 graczy komputerowych, to opuszczają rozgrywkę, opuszczają mecz. Hey, we still gotta catch it. Let's follow his trail.
Tak. Niles wypuścił swoje dumne dzieci. A idziemy w złym kierunku. Dammit. No, no nic. Możemy sobie pobiegać trochę. Tak to jest, jak człowiek zaczyna coś gadać i trochę gubi się, co miał robić. Ale to standard. Dobra, idziemy sobie. No nic. Dobra. No i konka czeka jest. Bęk na zwaju. Come on, come on! Jak on stoi z tą rurą. I don't give a fuck. Dobra, 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 dobra. Bęk. Weź sam nic nie. Right behind you, Niles. What has been done cannot be undone. This planet is now theirs. Oh, fuck it. I told you I'd get you. Look out! Oh my. Down! Now or never! Let's kill this thing! Dobra, musimy pokonać Matronę. I słabym celem są plecy. Tak, wiem. To, że ona jest ślepa, to jest właśnie jeden plus. Wiem. Musimy bawić jej plecy. Może być długa walka niestety. No ma tu zdrowia. Ale to mi nie przeszkadza. Dalej to jest takie miłe puszczenie oczka stronę graczy, którzy grali pierwszy Beast of War. Po prostu przypomnienie pierwszego przeciwnika w grze. Beast of War 1, czyli Berserker. Suko. Na plecy. Ej, tu jest ten dziwko. Haha. Chyba mi się niestety zakończyła amunicja w betlansterze. Znaczy, w sumie jeśli chodzi o walkę z Berserkerem, znaczy z Berserkerką, w Beast of War 1, to była taka walka chamska, że mogliśmy tylko Berserkerkę zabić za pomocą młota świtu. To był taki skarżnik rasowy, który kontrolował. Berserkerka tego nie miała. Miłej kąpieli szmato. Dajcie mi plecy. Wszystkim co mamy. Czyli pozwala na magazynek wypróżnienie magazynka. Oh fuck, no not again. God, not again. O właśnie, dobrze Kate mówisz. Widzę, tak? Wie kąpieli. I a tu większy damage. Pięknie. To było piękne. O nie, teraz najgorszy. Dawaj. Nie chcę, żebyś zginął. Tu jestem. Tu. Ale chamskie. Tu.
tu na skoki, chwała. Shit. You got it. O nie. A tak dobrze szło. No nic. Powtórka ze zgrywki. O nie, całe życie ma. Fuck. A była tak blisko śmierci. Ach, to będzie drugi odcinek niestety. A to sobie. No. Chętnie. Zaciąłem. A to jest też blisko. Mego. Tak wiem. Co jest tam? Wait, what? Trafiałem w lód. God damn it. Pieprzone kude, kolumny lodu. O nie, dziwko. Dawaj mi amunicję. Potrzebuję jej. Idzie. Jej kąpieli. Masz tu po pleckach trochę? Dobra. Co tu za mną lata? Bęk, bęk, bęk. Nie kąpieli. No kurczę. Muszę obrywała trochę. Mało zaczynamy. Chyba jesteśmy na drodze. Dobra, idziesz, suka. Suka, biat! Aaaa, zamknij się! Zamknij się! Aaaa! Nie pamiętam. Dobra. O, nie tak źle. Dobra, szybko, 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 szybko. Wow! Tego się nie spodziewałem. Co taki ma wyskok. Wow. To było piękne. Ech, ten boss fight jest the best. No to dlatego, że to nie jest takie wkurzające. Bo jeśli chodzi o poprzednich, te Gears of War, znaczy pierwsze Gears of War było tak, że niestety musieliśmy albo do niej strzelać i też wyprowadzać na specjalne miejsca, aby móc ją zranić. Czy mi się udaje ją naleźć na tą pułapkę? Niestety. To wpadła. A mnie zablokowała tu. No, przeładuj to raz porządnie, kobieto. Dostała. Nie za dużo dostała, ale. Ej! Cześć. Żyj magazynek. Żyj szybko drugi magazynek. Najgorsze jest chyba ta sekcja, gdzie ona. Dobra, tutaj. Też jest to, że nie widać za bardzo tutaj. Oh fuck. Już!
Jakie takie utrudnienia mogą być, że jak jest ten kolumna lodu? Pięknie. Potrzebuję amunicji. Dużo amunicji. Jest! Sama dziwka wpadła. Jeżeli tyle naboi je mam. Dalej nie pomagasz mi tu. Dużo ona musi się jeszcze trochę odsąsnąć. Jest! Ach, dziwko, miłej kąpieli. Fuck! Odmroziła się. This thing's your link to me, right? Well, get ready to switch off! She's dead. We came here to make things better, but I made them worse. And you're sure what you saw was real? It was real. Okay, then maybe she'll, I don't know, I mean, help us somehow. She would, if she could. But she's not my mother anymore. Then who is she? Their queen. Come on, time to get out of here. If they really got their queen, and Nas is right about what happens next, we need a new plan. No, we need the old plan. We need the Hammer of Dawn. Oh, thank God. Looks like you need a ride. How'd you find us? You think I'm gonna give you a one-of-a-kind piece of tech without the ability to track it to the center of the planet? Yeah, yeah, fine. And speaking of one-of-a-kinds, help me hook up this skip. You find what you're looking for? Yeah. And now we need to kill it. Is she, you know, all right? Not really. But let me ask you something. How long would it take to get the Hammer of Dawn up and running? Funny you should ask. The data drive you found months ago about the UIR? Yeah? Interesting stuff. Interesting how? You'll see. And lucky for us, I have an old UIR contact. Take us home, Sam. Got it, sweet cheeks. Rozdział pierwszy. Wielka szansa. Welcome to Vasgar.
home to the Union of Independent Republics secret space program. Never been in UIR territory before. You still haven't. Vaskar was independent. The UIR had the pleasure of occupying... excuse me. Liberating this glorious land. Okay. Remember how I told you only pissed off nomads lived out here now? Meet Garen Paddock, the most pissed off and nomadic of them all. This is your old UIR contact? Two things I dislike, Baird. The cog and children. You've brought me both. Two things I dislike? Old men and deserts. And yet, here we are. I like this one. Follow me. So, it turns out the UIR space program went way beyond what the cog publicly revealed. Somewhere in this cosmodrome here, there's a rocket loaded with functional Hammer of Dawn satellites. I think we can get the entire system back online and start hitting the swarm where they live. If the UIR has satellites during the Pendulum Wars, why didn't you use them? The politicians wanted their armistice. Launching those satellites would have guaranteed another century of war. But still, some in our military tried to launch. It kinda triggered a small civil war, actually. So we know this Cosmodrome's layout. Where are the satellites? Try the rocket hangar. Here. And the wind flares are too severe to fly over that desert. So that's where your skiff comes in. Question. How do we know these satellites are still functional? Or if they're even compatible with ours? Answer. We don't. And that's where you come in. Unless you're too cowardly. Or stupid. Or weak. Who is that? A friend, believe it or not. But for now, get to know the layout of that place. There's a good chance most of it's buried in sand. Oh, and come and see me before you go. Okej. Poznajcie Paduka. Paduk występował w Gears of War Judgment. What was the part where no one's sure this will work? I don't care. We'll make it work. We have to. Maybe it's time you told me exactly what you saw in that machine. It's not what I saw. It's what I felt. They have a queen now. They're not gonna stop. Look, I woke her up. So I have to stop her. Yeah, but this isn't all on you. Come on. Let's just go see Baird. Ale zanim cokolwiek pozwiedzajmy trochę. Mamy piasek. Gdzie zostają kroki na nim jakby. Okej. Okay. I tak, Paduk występował w grze Gears of War Judgment. Gra która została wyprodukowana przez People Can Fly, przez naszych rodaków. No, nie zebrała dość pochlebnych opinii. No, z tego względu, że tam trochę daje motywów z typu Hordy. Czyli budowa tam jakiś blokad, jakieś rozstawianie wieżyczek i tak dalej. Ale potem chyba były parę misji, gdzie tak za bardzo się na tym nie skupiali, tylko wiecie. Typowa zabawa była tam, że gistofora, czyli mamy teren, może taką lokację, chowamy się za osłoną i mordujemy każdego szańciaka, który wychodził. Znaczy powiem, że tak się mi to grało. Były tam jakieś mniej więcej wyzwania. No i jeszcze trochę dowiemy o UNR. O Unii Niepodległych Republiki. Gdzie wyszła też mała wojna domowa, bo dowódcy chcieli wystrzelić Młot Świtu, aby pokonać koalicję, bo trochę przegrywali. W sumie dzień wyjścia to wyszedł wtedy, jak UNR poddawało się. Dzień wyjścia, czyli po prostu szańcza wyszła na powierzchnię i walczyła. Z całym rasą ludzką. Ale dobra, mniej tego zwiedzania, możemy iść dalej, ale już zaraz mi się tu kończy czas. Więc cóż, widzimy się w następnym odcinku, zagrajmy w Gears 5. Także więc trzymajcie się, na razie, cześć!